Linia Żelazniczni kolejowa z Głubczyc Głubczyc do do Rasławic Rasławic Śląskich Śląskich w obecnych Nairobi czasach jest zarosła całkowicie burz. nieprzejezdna, dlatego że od roku 2000 jest zamknięta z powodów ekonomicznych. Śląsko-Moravská kolejka chciałaby połączyć wąskie tory z normalną torową linią w Polsce. Ułożylibyśmy trzecią szynę i jeździli z Czemeszna w Czechach do polskich Racławic. Byłaby to turystyczna atrakcja, bo w Europie nie ma kolejki wąskotorowej, która by przekraczała granice państwa. Oprócz modyfikacji normalnotorowej linii kolejowej trzeba będzie jeszcze ułożyć 3 km wąskich torów, aby obie linie się połączyły. Wiosną lub latem Śląsko-Moravská kolejka planuje wytyczyć za pomocą GPS-u potencjalny przebieg linii. Tak więc cały projekt jest w fazie przygotowań. Przedstawiciele kolei nie chcą o terminie spekulować. W grudniu ubiegłego roku kolejka uzyskała 4,5 miliona dotacji. Za europejskie pieniądze planują poszerzyć ofertę o 2 wagony. Jeden wagon zostanie przystosowany do przewozu rowerów, a drugi będzie klasycznym wagonem, który znamy z kolejki, w którym będą też 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Dzięki europejskim pieniądzom wąskotorowy pociąg Retro zacznie jeździć miesiąc wcześniej niż w ubiegłym roku. Pierwszy wyjedzie 1 czerwca na Dzień Dziecka.